body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She mess with the temperature. Cześć i czołem, moje kochane asiorki. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. W kolejnym odcinku, w którym będziemy łoić skórę piratom drogowym, a poważnie to kierujemy się na północ. Kierujemy się na północ do państw bałtyckich. Aha! Problem albo nie problem jest taki, że kierowałem się na północ, byłem w Rumunii, ale wyszła aktualizacja gry i znalazłem się w Warszawie w moim garażu. To tak powiedziałbym, tak, okej, no. Gra skróciła mi sama moje możliwości, więc kim ja jestem, żeby się kłócić, tak? Weźmy sobie tylko dystans za kilometr. I zobaczymy, co fajnego mamy, ale na północ, bo ja potrzebuję jechać do państw bałtyckich. Takie było założenie. No dobra, Wilno, napoje, 23 tony, 11 tysięcy euro zysku. Z kilometrami nie wiem, ale zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Wczoraj bardzo późno wróciłem. I tak dalej. I już nie miałem kiedy tego zrobić. Nie miałem kiedy nagrywać. Ale dzisiaj, słuchajcie, powinniśmy dać radę. Ale jest kłopot. Kłopot taki, że trzeba jest spać. Okej, ruszajmy. No nie ma sensu zaczynać trasy, jak jest, jak jest. Trzeba się przespać. Mimo że spłacimy kredyt w tym czasie. Kurczę, no troszkę gra nam zepsuła teraz finanse. Skręć w lewo. Patrzcie, GPS jest w innym miejscu. Pozmieniali wszystko. Przygotuj się do skrętu w lewo. Aktualizacja nam troszkę popsuła rozgrywkę. Pałac kultury na miejscu. To była miła przejażdżka. Bo raz mi tutaj zepsuła dzień i noc. Do dzieła. Wybrano cel podróży. 438 km, czyli taka trasa na 20 minut na rozgrzewkę, słuchajcie. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Balkan Loco. No to fajna nazwa, bym powiedział. Balkan Loco. I co? 430 km. To jak to Polska, więc te drogi będą takie średnie. Ale powiem wam, że wczoraj nie grałem i to jest zawsze jakieś urozmaicenie.
wczoraj było za późno, żeby grać. O 20 wróciłem do domu, a dzisiaj na 6 do roboty. Jedź prosto. Śmigam cię, byłem na siłowni. Dzisiaj plecy i tricepsiki, także dobry trening za mną. Jutro myślę, że idea będzie taka sama. Także też będę tak koło 18:30 pewnie w domku. Ale za to wyćwiczony, przetrenowany, także same dobre wiadomości. Jedź prosto. Troszkę się bałem o moje łokcie, bo mam trochę jeszcze. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale jeszcze mam trochę, wiecie, stróbki po oddawaniu krwi wczorajszym. Ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Uszkodzenia ciężarówki 2%. Ok. Dojadę za 7 godzin, więc jak dobrze pójdzie, to jeszcze zacznę kolejną trasę. No jednak te 13 tysięcy poszło, tak, na kredyt znowu. Ale cieszę się, że sobie tutaj polepszyłem w tej ciężarówce silnik. To jest bardzo, bardzo pokrzepiające. Jednak mimo, że koni tylko 90 więcej, to jednak czuć tą różnicę. Na ciężkie ładunki to będzie jeszcze za mało, ale już 500 koni jest to ok, wartość. Szczególnie teraz, no widać, że się rozpędzamy już bardziej żwawo, a jednak te 23 tony są, także nie jest lekko. Dobrze, póki co nie ma policji, ale patrz, już te 400 km za mną. Jak się tak rozpędzimy do tych, powiedzmy, 130 km, to te kilometry będą same szły. Tylko trzeba troszkę na fotoradarze uważać. Patrzcie, tą trasą jeszcze nie jechałem. Procent uszkodzenia ładunku. No, na czarno mnie interesuje. Jak powiedział słynny filozof, więcej szczęścia niż rozumu. Także tytuł odcinka już mamy. Jedź prosto.
Jedź prosto. Że ten manewr mi się udał, to jestem w szoku. Czy ja teraz będę zmuszony przez rondo przelecieć? Jedź prosto. No, no nie jest rondo, okej. Szanuję. Proszę tutaj teraz się rozpędzać szybciutko. Mamy długą, prostą drogę. Więc taką prędkość na ze 110 trzeba by wyciągnąć. Żeby nie było lipy. Zróbmy sobie może jakieś zdjątko, słuchajcie. Bo jednak trzeba. Niech będzie taka foteczka. I jedziemy dalej. Jak na takie drogi to prędkość jest spoko, ale postaram się do tych 110 dobić. Zawsze będzie minimalnie lepiej. Mogą być ostro zakręty i tak dalej, też nie ma co za bardzo ryzykować i szarżować. I takie około 110 km to myślę jest bardzo odpowiednia prędkość, jak na polskie drogi, nie autostrady, jak na te warunki, jak na możliwość jakichś robót, innych rzeczy, fotoradarów, nie ma co szaleć, o. A propos fotoradarów, nie? Pomachajmy do kamery. Jedziemy dalej. Zawsze zaoszczędziłem ze 2000. A i tak tam minimalnie sobie. A, do 4% sobie uszkodziłem ciężarówkę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Tu coś ładnego mamy. Jakiś pytajniczek, oby to był salon Volvo. Tak, mam jakieś właśnie lagi, gierki i mi tak przycięło. To nie było celowo. Czy raczej lagi OBS-a. Mam nadzieję, że to widzicie, że tym razem to nie była moja wina. Poprzednio tak, ale nie tym razem. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo.
O, to jakaś pani idzie. Wyprostowana jakby kij połknęła. Coś tutaj nie hula do końca. A, nawet wiem co, chyba nie włączyłem programów stła. To by wszystko wyjaśniało. Nie wyłączyłem programów stła, więc podejrzewam około 10 FPS-ów mam w tyłek. Brawo dla mnie. Przed nagrywką kolejnego odcinka to zmienimy. Też trzeba się rozpędzić. No, około połowy trasy już za nami. Jest to dobry znak. Kurczę, te FPS-y. Mam takie... Nie wiem, jak to będzie na nagraniu, natomiast... Jadę normalnie i potem mi tak przyspiesza 5 razy na chwilę ciężarówkę, nie? O, teraz muszę... A teraz muszę wgrać save'a, bo mi się... pokazał niski poziom baterii. No to genialnie, panie Markowy, jest pan pro graczem, który nie włącza komputera do prądu. Co za życie, słuchajcie. Tak jak już tak się bawię prądem, to podłączę też sobie telefon. Bo jak wiecie dobrze, telefonu na noc pod żadnym pozorem nie powinno się ładować. Może wybuchnąć. Może spowodować pożar. I to nie są dobre informacje dla was. Co się dzieje z tym ETS-em? Czy save się wgrał? Czy się teraz zaciąłeś? Żeby było śmieszniej. Świetnie, słyszę w uszach dźwięki gry, a nie widzę ekranu. Polecam Markowy. Jeszcze raz wczytaj. Czy to był ostatni po wypadku? A przedostatni? Jest 5 minut wcześniej, czyli jakbyście chcieli wiedzieć, jak to zrobić, żeby półgodzinną trasę jechać godzinę, to zapraszam do mnie, zrobię wam szybkie szkolenie. Cola Zero, bo cukier, słuchajcie, bo cukier. Staram się trzymać, słuchajcie, 2000 kalorii, żeby ta waga sobie powoli, powoli spadała. Stopniowo.
Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak ktoś zrzuca wagę bardzo szybko, to też nie jest dobrze. Bo powstają rozstępy i skóra wisi. Więc lepiej powoli i spokojnie, jak na kurde tego wojnie. Naprawdę świetnie wyszła im ta optymalizacja. Szanuję. Do roboty. To tak dużo nie straciłem. Jedziemy. Jeszcze sprawdziłem, czy na pewno się nagrywa, bo to różnie bywa. A tu był fotoradar zaraz chyba, nie? Jak mnie nie myli pamięć, może być różnie. Nie, mówię, że nie. Ale sprawdzimy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj za skrzyżowaniem, za chwilkę jest ten fotoradar. Trzeba jeszcze raz pomachać i śmigać dalej. Odkryłem Białystok, także uważajcie, bo tutaj mogą latać ludzie z dźwigami. Po Przygotuj ulicach się do chodzą skrętu oczywiście w lewo. niedźwiedzie, jak to w Białymstoku, nie? Skręć w lewo. Teraz mi się nie zacięło i Jedź prosto. dobrze skręciłem. Będziecie mnie potem hejtować, że źle. Idziemy dalej. Ale fajnie, że ruch nie jest zbyt duży. Na takich, wiecie, polskich, wąskich drogach to jest zawsze pozytywne, jak ten ruch jest umiarkowany i można sobie tutaj w miarę spokojnie jechać, bez potrzeby wymijania i tak dalej. No i rzepak, kurde, pięknie. A słonecznik to jest, przepraszam. Ale słonecznik, rzepak, to tak te roślinki pięknie wyglądają. Zawsze jak jeżdżę na Podlasie, na działkę w okolice rzeki Bug i na przykład takich miejscowościach jak Drohiczyn, Siemiatycze, Łosice, to często w jakimś są pola rzepaku. Tu jak ten rzepak kwitnie, to jest naprawdę prześliczne, prześliczne widowisko. Nie wiem, czy macie podobne zdanie o rzepaku, ale uważam, że jest świetny.
Jak to się stało, nie wiem. Musiała chyba policja stać wyjeżdżać, nie? To jakiś chory prym zapłaciłem. 4000 chyba. Co za smutek. Jedź prosto. Czyli nie dość, że dwa razy dłużej jadę, to jeszcze stracę kilka tysięcy euro. No a na fotogadagę uważałem. Ale nie, oczywiście musiała się pojawić policja. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Nie, wydaje mi się, że to hamowanie raptowne pomogło, bo nie dostałem mandatu, a w teorii powinienem, jechałem ponad stówkę. Czy tutaj było więcej szczęścia niż rozumu po prostu? Trzymaj się prawej strony. Tylko żałuję tego mandatu, kurczę, ale nie wiem, czy dało się go uniknąć, no. Znaczy pewnie tak, gdybym jechał przepisowo, jak na przykład Bostojk, ale to jest nudne wtedy. Przecież wszyscy wiedzą, że jeżdżenie przepisowo jest nudne. Stacja benzynowa niedługo spoko, ale paliwo jeszcze mam. Dobra, ryzykujemy. Co się może zdarzyć, nie? Co to przed nami jedzie? A, to chyba jakaś litewska policja, no dobra. Będę grzeczny, bo wiecie, że ma inny kolor ta policja, więc tak. Powoli dojeżdżamy i myślę, że też nie ma co teraz już śmigać. No będziemy jechali grzecznie za tą policją. Może gdzieś zwolni. Ale nie aż tak, pani policjo, nie aż tak zwalniaj. To jest przesada.
zmierzamy do Wilna zaraz. Jedź prosto. Wszyscy wiemy, że Wilno jest polskie, tak? Hello. Chyba, że ta policja jeździ przepisowo i to wszystko psuje. To jest niepoważne. Jak można tak wolno jeździć? Tak, ulepszyłem sobie teraz ten silnik. Jest to naprawdę dobra informacja. Ale teraz chyba będę chciał właśnie dążyć do tego, tak jak mówiłem ostatnio, żeby sobie zmniejszyć raty kredytu. Bo jednak te 13 tysięcy dziennie mnie bardzo boli. I nawet myślę, że jakby teraz się udało coś spłacić, to trzeba by to zrobić, bo ciężko jest. Tak 9, 7, 8 to są takie kwoty, które są do przeżycia, ale te 13 to jest tak naprawdę niewiele mniej niż ja zarabiam każdego dnia. Ja mam pewno teraz średni zarobek z 16, 18 dla całej firmy. To ta różnica jest zdecydowanie za mała. Między ratą kredytu a przychodem. W sumie zyskiem. Chociaż tutaj zysk jest przychodem, więc spoko. Kusi mnie, żeby go wyprzedzić, ale szkoda mi trochę kasy. A tutaj naprawdę została już końcóweczka. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Wilno. Skręć w lewo. Mamy jakiś kompleks przemysłowy, ciekawe. Korzyść, że robi się noc, no to jest minus. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Delikatnie pugnięte, no trudno. Moją lodóweczkę przenośną widać, bardzo spoko. Trasa ukończona. Robota jest dobra, był tam lekki minus, ale zdyszka powinna wejść. No. Szkoda, że nie było tego levelu, no ale nie można mieć wszystkiego. 21 tysięcy mamy. Czy coś mogę spłacić? No nie, jeszcze nie, ale zbieramy kasę, żeby tą kwotę kredytu jak najbardziej teraz zmniejszać. Kochani, dziękuję wam przepięknie za oglądanie.
I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.